Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dread Templar. Chwilę mnie nie było ze względu na to, że skupiłem się na małym streamowaniu League of Legends. W końcu dałem sobie ostatnią szansę na wbicie 30 poziomu i start z rankedami. Przez to mnie nie było, ale dzisiaj będę nadrabiał wszelkie braki. Także możecie być pewni, że będzie masa odcinków. Dobra, co myśmy tu mieli? Między innymi to. Dobra, pełne życie mam, jest ok. Świetnie. To co my byśmy chcieli jeszcze tutaj? Przydałoby się to. Żeby ich troszeczkę, tak wiecie, przyszpilić i wyeliminować. Właśnie w ten sposób. Poskubany. Między nogami mu strzelię. What the hell. Bullet time jest w ogóle naładowany. Warto by było pamiętać o tym, żeby z niego korzystać. Nie, tu niczego nie ma. Myślałem, że jakiś sekrecik będzie, ale jednak nie bardzo. No dawaj go. Trafiony, zatopiony. A, on się po prostu obalił, dobra. Katama ma Mutilate 2. Mamy pancerzyk. Świetnie. Nie, prawie na 100%. 100 życia i 75 pancerza. Przejście otwarte. A tam coś jest, w ogóle amunicja jakaś. A, takie buty. Powiedzcie mi co... A, już myślałem, że to jakiś mini boss będzie, ale jak się okazuje, jednak niekoniecznie. Okej, okay, mamy tutaj zapis. Mamy punkt ulepszenia. Mamy łącznie 2, a są potrzebne 3. This is throwing, slightly increase katana dual katana's damage, to nie. Ja bym raczej był za tym, żeby sobie to ulepszyć. Slightly reduce the cooldown of a dash. Może być. Pójdziemy sobie tędy. Chociaż... Tutaj raczej nigdzie nie przejdę. Chyba że wzbiłbym się w powietrze. Nie wiem, czy się tak da. Jeszcze żyje? Wydaje jakieś dziwne odgłosy. Okej, zanim tu pójdę, zobaczę jeszcze co tutaj w tej alejce jest. O kurde, nie trafiłem go.
No i pozamiatani. A rune seems to have some kind of meaning. Nie da się z tym niczego zrobić. No dobra, zostaje nam tutaj iść. I pewnie zamknięte dokładnie. I po zamiatani. Dobra. I kolejny. I jeszcze jeden. A, już nie żyje. Świetnie. Są tu jakieś, widzę, ścieżki u góry. No ale to i tak tam jest zamknięte, więc chyba raczej od zewnątrz jedynie mógłbym się przedostać. Mamy platformę jakąś jeżdżącą. No i ta na przykład jest wyłączona. Zaraz się okaże, czy możemy ją jakoś załączyć. Trap Launcher Rush 2. Mamy trochę dużo tej amunicji wybuchowej. Ciekawe tunele, nie ma co. Strasznie życie żalą te potwory. Oho. O Jezu, przepraszam. A i wylądowaliśmy tutaj, okej. Platforma też się aktywowała. Świetnie. A, i tu jest ten zeskok. Tam mamy jakąś broń nową chyba. Oho. Bardzo dobrą broń. Nie da się ukryć. Rewolwer, no proszę, kto by pomyślał. No i znajdujemy się w tym miejscu, gdzie próbowałem wskoczyć, tyle że od drugiej strony. Też tutaj mamy jakąś właśnie platformę, która nas przenosi w dół i do góry. Fioletowy klucz.
Teraz pytanie brzmi, w którym kierunku trzeba iść. Źle wymierzył sobie dasz, a tak. Nie chcę się przesunąć, bo tam widzę, że jakieś przejście w ogóle jest. Chyba, że to tak specjalnie jest zrobione. Platforma w górę serca idąca. A, i tu mamy sekrecik jakiś. Nie wiem, kto to był. Się nie zwracałem na to uwagi akurat. Może dlatego tyle sekretów pomijałem. Kto wie. To jest pytanie, czy tutaj będzie koniec poziomu. Nie, tutaj będzie dźwignia. Która w sumie nie do końca wiadomo, co zrobiła. A, okej, już wiem, co zrobiła. The stairs in front of you lead to the next level. Okej, to ja jeszcze nie chcę iść do next level, bo tam pamiętam na zewnątrz, że coś też było dalej. Ja po prostu sobie pójdę tam zobaczyć, co my tam mamy ciekawego tutaj. No, w sumie nic. Dobra, w sumie nie takie nic. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A bloody right eyeball. Nie wiem. Znalazłem jakieś oko. Nie wiem czemu i do czego służące. Tam widzę, że coś jest, ale tam to nie wiem, nie mam pojęcia, jak się tam dostać. No trudno. O, pancerz. Pominąłem go. Dobra, trudno się mówi. Nie mam pojęcia, jak tam przejść. Dlatego lecimy dalej. Czyli schodami na kolejny poziom. Jak zaliczyliśmy ten level? 64 na 77, 2 na 10. Czyli taka moja typowa średnia w eksploracji terenu, w poszukiwaniu sekretów. Przed nami mapa kolejna i to będzie temat kolejnego odcinka. Także do zobaczyska.